To był już ostatni piknik. Czas dla rodziny. Integracja międzypokoleniowa. Piknik odbył się w sobotę 23 września w Parku Miejskim w Wadowicach. Choć pogoda nie dopisała i przez cały czas padał deszcz, nie przeszkodziło to jednak w dobrej zabawie. Uczestników powitała orkiestra Dęta działająca przy OSP w Roczynach. Później odbył się występ artystyczny uczniów ze Szkoły Muzycznej Yamaha oraz występ Łucji Baci, uczennicy Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich ze Stanisławia Górnego. Uczniowie z tej szkoły przygotowali także przedstawienie o tym, jak ważne jest noszenie odblasków i zachowanie bezpieczeństwa na drodze. Duże zainteresowanie wzbudził również pokaz musztry wojskowej w wykonaniu uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na scenie wystąpił także zespół Ale Babki z Wadowickiego Uniwersytetu III wieku, działającego przy Wadowickim Centrum Kultury. Ze spektaklem Cenne Rady wystąpił teatrzyk Kukiełkowy Bajka. Odbyły się także niecodzienne, interaktywne warsztaty bębniarskie. Na wszystkich uczestników pikniku czekały pyszne regionalne potrawy przygotowane przez lokalne koła gospodyń wiejskich, a uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach zaprezentowali także pokaz kuchni molekularnej. Swoje stoisko miała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu oraz Starostwo Powiatowe w Wadowicach, gdzie na wszystkich czekały zajęcia z ekodoradcą, warsztaty i konkursy z ciekawymi nagrodami. Karpacki Oddział Straży Granicznej zaprezentował sprzęt, którego używają pogranicznicy podczas służby na lotnisku w Balicach. Pogranicznikom towarzyszył także pies, który wzbudzał ogromne zainteresowanie i sympatię. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Wadowicach przygotowała pokazy ratownictwa oraz zaprezentowała zadymiony namiot. Przedstawiciele Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie oraz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przeprowadzili zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Były także rodzinne warsztaty tkackie, stoisko Wadowickiego Klubu Seniora, organizacji pozarządowych oraz stoiska rękodzielnicze, gdzie prezentowane były poduszki z gryki i wyroby z mchu chrobotka. Przez cały czas prowadzone były animacje dla dzieci oraz bezpłatne zabawy z fotobudką. Na scenie odbyło się także losowanie nagród, w tym nagrody głównej, czyli roweru. Zorganizowany w Wadowicach piknik Czas dla Rodziny Integracja Międzypokoleniowa był realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego, a jego organizatorem była Fundacja Nowe Kierunki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz miasta Wadowice Bartosz Kaliński, który wziął udział w uroczystym otwarciu pikniku. W wydarzeniu wziął także udział Rafał Stuglik, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Dominika Studnicka, dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz Beata Smolec, wicestarosta powiatu wadowickiego.